Po pierwsze, Europę obiegła informacja, że niemiecki Siemens jest bliski bankructwa, bo straty im przynoszą produkcję turbin wiatrowych. Brakuje im około 4,5 miliardów euro. Po drugie, chwilę później Unia Europejska z niemiecką przewodniczącą odblokowuje Polsce prawie 5 miliardów euro. I nie zgadniecie na co? Na projekty ekologiczne i wiatrakowe. Co za przypadek? Po trzecie, problemem jest tylko polskie prawo, które chroni ludzi przed wywłaszczeniem pod inwestycje wiatrakowe. Więc nagle pojawia się, co? Projekt poselski ekipy Tuska, który pozwala budować wielkie wiatraki 300 metrów od waszych domów, a jak komuś się nie podoba, to według tego projektu będzie można go wywłaszczyć pod wiatrak. Po czwarte, na jaw wychodzi, że projekt pchała ekipa Tuska i Hołowni. A Hołownia zupełnie przypadkowo ma doradcę, którego żona pracuje w firmie wiatrakowej. I co? Jeszcze nie zaczęli rządzić, a już wywłaszczają każdego Polaka, bo Niemcy w potrzebie i ich lobbyści chcą zarabiać waszym kosztem. Ostrzegałem, że tak będzie. Hołownia to TVN-owski pajac, zwolennik euro, likwidacji gotówki, państwa europejskiego, otoczony dziwnymi lobbystami. My nie jesteśmy idealni, ale zawsze broniliśmy zwykłych Polaków przed niemieckim haraczem, który będzie coraz większy. Tak długo, aż nie podziękujesz Tuskowi i jego ekipie.